Nazywam się Kachna Koniec Polska. Byłam jedną z wielu mieszczek krakowskich, ale spotkał mnie niezwykły zaszczyt. Zostałam dwórką samej królowej Zofii, zwanej Sonką. Byłam taka szczęśliwa i dumna, a to wszystko dzięki moim koneksjom rodzinnym, gdyż mój mąż był krewnym samego wszechwładnego biskupa Zbigniewa Leśnickiego. Byłam w podobnym wieku do młodej królowej Sonki i szybko polubiłyśmy się. Byłam oddana mojej pani całym sercem. Pragnęłam dla niej jak najlepiej i wykonywałam swą służbę nie tyle z poczucia obowiązków czy dla pieniędzy, lecz aby królowa była ze mnie zadowolona. Królowa Sonka była to piękna pani, niezwykle wysoka, żadna z niewiast nie była tak wysokiego wzrostu jak nasza pani. Miała ciemne włosy i raczej ciemną karnację i te niesamowite, piękne, sarnie oczy, koloru prawie że kruczego. Kiedy królowa Sonka potwierdziła, że jest w stanie błogosławionym, starałam się jej we wszystkim dogodzić i wraz z innymi dwórkami dbałyśmy, aby nasza pani nie denerwowała się niczym i aby mile spędzała czas. Chodziłyśmy razem na spacery, haftowałyśmy ubranka dla dzieciątka, które miało się narodzić. Starałyśmy się, aby królowa wychodziła na świeże powietrze, na dziedziniec zamkowy. Tak się złożyło, że w tym czasie sama wyszłam za mąż i stałam się matką, ale nie sądziłam, że królowa to mnie wybierze na mamkę. Wykarmiłam królewicza Władysława. Był taki śliczny, malutki, jak cherubinek. Królowa była ze mnie zadowolona, gdyż dzieci rosło zdrowe i silne. I gdy urodziła kolejnego synka, Kazimierza, również go karmiłam, gdyż tak się jakoś składało, że sama miałam wtedy córkę. Byłam bardzo związana z królewiczami i wszystkie ich troski były moimi troskami. Wiedziałam, jakimi zabawkami lubię się bawić. Starałam się piastować ich jak najlepiej, całowałam ich, pieściłam, tuliłam. Często zwierzali mi się z swych dziecięcych problemów i spraw. Bardzo mi było szkoda chłopców, gdy tak szybko stracili ojca, a królowa udowiała. Niestety wtedy musiałam oddać Władka, królewicza Władysława, pod kuratelę biskupa Leśnickiego. Jeszcze troszkę zajmowałam się królewiczem Kazimierzem, ale i to nie trwało długo, gdyż jego wychowaniem zajął się biskup Kot. Miałam piękne i ciekawe życie jako dwórka królowej i piastunka i mamka jej dzieci. Tym większa była moja radość, gdy doczekałam ślubu małego, niegdyś Kazimierza, a później już dorosłego, przystojnego mężczyzny z królewną Elżbietą z Rakuszanką. Bardzo byłam dumna i szczęśliwa i życzyłam im jak najlepiej. I cieszyłam się, gdy królowa Sonka została babką.